Dobra, widzowie, co tu mamy do zagrania? Dobra, double HP mobs, jeszcze tu zagramy i spieprzam. Partiatik! Live! Gdzie go dać? Tutaj? Są drugie terminy, a 125 piechotowi chodzi. Na 13 dziś mam 4 kebaby zamówione. I rozumiem, że opieprzysz 4 kebaby. Czy co, zamrozisz te kebaby? Otworzysz swoją budkę? Nie, niektórzy to serio oszaleli. Niezłe oro. Grander boxy sobie zamówiłeś z KFC? Jakie baby. Nie mogę, z was widzowie. Dobre oro. To mi się podoba, jesteście przedsiębiorczy. To mi się podoba, widzowie. Jest oro robione. Jutro w KFC samą panierkę będę sprzedawać, bo kurczaków zabraknie. Sprzedawać? Ma rozdawać. Jest. W sumie to, jak to jest Bóg, to powinni każdemu Polakowi, który się na to napalił, przywieźć cebulę. Ja no ta rekompensata! Nie ma tak! Polak skorzystał i ma prawo teraz opieprzyć swoją cebulę. Mnie to nie interesuje, że to jest Bóg. Zaplanowane na tego masz. I co to jest? A, że parę rzeczy sobie zamówiłeś. Ty, a odjęło ci... Na koncie masz dalej jakby do wykorzystania resztę z tych 125, czy jak to działa? Chlowo dostanie pozew od Biedronki. Tym w sumie, ale oni muszą te anulować, zanim te wszystkie markety i fast foody ruszą z wydawaniem tych zamówień. No bo przecież, jak tego im nie zdążą anulować, no to wszystkie rzeczy, które oni zrobią, to się pójdą do śmieci. To w sumie jest duża szansa, że to się uda, no bo to o 6 rano ruszają większość tych rzeczy. Za 3 godziny Biedronka rusza, czy za 4. No i jak Glovo jak nic nie zrobi, to jest ez, widzowie. Okej, drop przez bugi, milion wypłacił, to teraz Glovo zapłaci? kg cebuli zamówiłeś? Jest oro. Dam maga tutaj. Nie to, a nie to, no. Tylko niepotrzebnie ty ulepszył. Na Politechnikę sobie zamówisz 4 kebaby? Zamów dla całej tej sali wykładowczej, dla wszystkich ludzi co będą, 200 osób, 200 kebabów.
Byle by trzeba, byle by zamówić 200 kebabów. Ja pierdzielę, 200 kebabów zamówić. I potem wszyscy na wykładzie żrą kebab. Ja pierdzielę. Ale co ty swój numer potwierdzasz tym swoim numerem zwykłym fizowaty, te konta? Czy potem znajdą? Bumeranga bym tu jeszcze. Nie, robione to jest. Czekajcie, to bym zrobił. Nie no, 024. Po co ty? Teraz nie wchodzi już 200 osób na salę, bo są obostrzenia, przynajmniej u mnie. Tak? A ty nie wiem. Ja to na studiach byłem ostatnio w którym roku. To jeszcze nikt nawet nie wiedział o czymś takim jak tego. Że będzie taka sytuacja. Zamówić 300 kebabów do sieci Beglow. I rano Glowo wchodzi i tak: ty, darmowe jedzenie dostaliśmy, ale kozak, zjemy sobie w siedzibie Glowo. Potem patrzą na rachunek firmowy minus 2 miliony. Niezłe dymy. To mi się podoba. Glowo zaraz zostanie wyparte z Polski. Co ty gadasz? Ty, Kądziu, po prostu robisz co mail, hasło i z bomby zamawiasz rzeczy i już nawet nie wchodzisz na to konto nigdy? Glowo powie tak, nie no, warto było te 2 miliony stracić, bo przybyło nam 20 tysięcy nowych klientów, a tak naprawdę wszystko to multikonta. Nie no, ładne dymy, podoba mi się to. Dam tak. Zbieramy chyba na to. No tylko 80 etapów, po co ja robię tego? Po co ja robię te banki? Zagramy do setnego najwyżej. To ja tam może tylko żarcie, bo bym se może cysternę benzyny zamówił. No spokojnie. Może napisz do Glowo z takimi pretensjami, czemu z tych kuponów da się tylko jedzenie kupić. Nie możesz na przykład tego w bankomacie wypłacić. Napisz z takimi pretensjami im na fanpage. Zrajdujmy i zminusujmy. Czemu z tych kuponów się nie da pieniędzy wypłacić? To ta gówniana firma. Aż puściłem srakę z widzowie z tego wszystkiego. No nic. Chyba idę sam pozakładać parę kont. Pokaż. Co to jest? Kurierzy Glowo jutro. Takie boty się porespiły. Ja tak samo, Draco. Rozpieszyła mi ta sytuacja. Piękna sprawa. Polacy się jednoczą. Piękne. Dobra, ulepszę te cztery banki.
5. No to na easy. Tak? Mi 3 z 4 konta kasy zniknęło, ale na pierwszym mam jakąś opieprzoną zniżkę, bo zamówiłem jedynie za 90 i za kolejny. Spoko, że ile nie wiem, co chodzi. Nie wiem, ja to nie ogarniałem, tylko od widzów znam historię. Ja to dopiero po streamie do 6 rano będę konta zakładał. I jedzenie do końca przyszłego roku za free jest. Co jak ząb jest żaby, a czegoś nie będzie w tej żabie? Mogą anulować? Wtedy nie przynoszą tej rzeczy i ci pieniądze zwracają na konto. Więc pewnie ci zwrócą jako kupon, skoro to z kuponu. Nie wiem. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nietypowych działań, nasi specjaliści mogą prosić o dowód tożsamości. Więc pewnie multikonto nie przejdą. Ale wiesz, jeżeli oni to akceptują i ludzie to odbierają na rano, no to te sklepy przygotują to wszystko na rano. Więc no to, że ci to mogą po fakcie zrobić. Tak, bizowaty, no. Sta, sardynki będę zamawiał jak streamer simulator. Trzeba sobie radzić. Przyjdzie komornik z Glovo i z lodówki, gdzie ci jedzenie wyjmował. Nie no, ale myślicie, że może to być jakaś ustawiona ta? I serio, tam powiedzmy o 5 rano wszystko się anuluje? Zanim to wszystko ruszy? No tak, masz rację, Webius. To i tak dużo. Przykro mi kończył, ale może nie, zobacz ile będziesz do przodu. Pomyśl sobie z tym tak, nic nie stracisz jak się nie uda, ale jak się uda, jedz. Pizowaty rynek jutro otwiera. Ale serio, naprawdę to jak widzę, epizod powinni każdemu Polakowi, jak się to nie uda, w ramach rekompensaty, bo kilo cebuli wysłać do domu. No bo to jest oszustwo. Nie może tak być, że nic nie będzie. No ciekawe. Nie no, ale no, nie wiem czy to na 25 zł miał być kod, czy na ile? Ty, ale to okaże się, że Glovo to jedyna firma w Polsce, co na Black Friday naprawdę nie oszukuje. I serio robi coś, co się opłaca. Ale oro. Nieźle, trzeba docenić. W ramach docenienia zamówię za 2 zł rzeczy z Biedronki. Jeżeli zadziała mój kupon na 12 500 zł. Nie mogę, psycha mi się adamizowy. Ma działać kupon i luj. Napiszę na grupce o komputerach, czy ktoś nie daje RTX-a za 30 kont Glovo. Nowa waluta w Polsce, konta Glovo. Taka inflacja jest. Nie wiem, Webiusy się nie znam. Co tam oni biją?
Do setnej zróbmy to i tyle chyba. Małpeczki, no ale to już końcówka streama. Jutro Far Cry. Stwierdzą, że zrealizują wszystkie zamówienia pomimo błędu, a potem założą partię polityczną, bo w jeden wieczór zrobili więcej dla Polski niż obecny rząd. Przez 4 lata. Wtedy bym zagłosował. Ciekawe ile Polaków były, jakby jutro były wybory, byłaby partia Glovo. Ciekawe ile ludzi by zagłosowało na nich za 320 zł. Oni tam mają postulaty, że rozbiory Polski i tak dalej, ale 120 zł dają za ten, jak zagłosujesz. Nie wiem z jakiego kraju jest Glovo, ale wiesz, że tam postulat, że do tego kraju, z którego Glovo podchodzi, to przyłączą ziemię polskie. Dobra, do setnego. Jakie rozkminy, no ta no, o tej godzinie to norma. Ale będę mu prowadzić te żarcie. Ale to kurier chyba musi zaakceptować, że chce coś przewieźć, nie? Tak jest w Glovo. Jak to w sumie, jak będzie dużo z jakichś rejonów, to ci kurierzy też dużo zarobią. No bo oni będą na przykład 10 zamówień z jednej żabki w jakimś rejonie. I oni to szybko, w godzinę 10 zamówień rozwiozą. Serio, ładnie. To zobaczcie, jak gospodarka nagle PKB wzrośnie o 5% przez jeden dzień. No, dokładnie, Pablus. PKB rośnie i luj. Same maniaki z wodą. I będą wozić tonę wody. Niech ktoś sobie węgiel zamówi. Będzie mu wiózł chłop na skuterze 2 tony węgla. Ciekawe. Regal, ile już masz kont? Możesz się zatrudnić samemu sobie dowozić. No w sumie. Węglem z Biedronki do grilla można palić? Jutro się dowiemy. Patrz na kominy w całej Polsce. Będzie dobrze. Kurde. Będzie dobrze. Ciebie nie ma na Glovo? Sadgę. Śmiechy śmiechami, ale jak kodzik zadziała, to giga szkoda tych Ukraińców, co będą zapieprzać najgorszy dzień w robocie. Nie no, jeżeli będą mieli jedno zamówienie za drugim, to sporo zarobią. To będą mieli na godzinę, wiesz, jak oni będą mieli powiedzmy 10 zamówień na godzinę, bo będą mieli jedno za drugie z tego samego miejsca. Zobacz ile im wyjdzie, ty. Ile wyjdzie siana na godzinę z tych zamówień? No zobaczymy, czy przejdzie. Ciekawe, ciekawe. Tak, nowy stary, ale w Glovo są ludzie, którzy akceptują zlecenia, a w
pyszne.pl są ludzie na umowę. Na umowę o pracę albo jakąś tam inną. To jest coś innego, pyszne.pl ma swoich kurierów, a Glovo czy tam Uber to są ludzie, którzy, wiesz, a mówiące tak, a wyjdę sobie godzinkę porobić. Wychodzą, rozwożą i mogą sobie już nie jeździć dzisiaj. A mogą dalej. Tego są lepsze. Zdjęcie i komentarz. A tutaj piszą. Ale ja się trochę boję pokazać, jak tam ludzie coś pieprzą. To widziałem, a to? Ktoś zamówił i doszło! Ale ktoś hawajską zamówił z tego kuponu. Ja pierdzielę. Kurde, przypał. W środę po południu miałem wrzucić update na produkcję z kuponami, ale spieszyłem się na piwo z chłopakami i nie zdążyłem sprawdzić, czy wszystko działa. Do tego rypłem się o jedną cyfrę. Strasznie się zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż boli. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo miałem obowiązki. Sprawdzałem telefon, a tam 200 nieodebranych połączeń z pracy. Podobno połowa klientów Glovo nakupowała całe tiry cebul. Druga połowa nie może się zalokować. Wiele osób prosi o refundy, ogólnie milionowe straty. Ktoś wie może, jak to naprawić? Na razie powiedziałem szefowi, że to nowy stażysta, ale chyba coś podejrzewa. Ale co? Ale co, Webus, ty to napisałeś? Boże, ale serio się ludzie rzucili. Ty, w dupę. Ile to jest? 2 godziny ten post jest? Jest 30 stron z komentarzami. 30 stron. Ja pierdzielę. Jezu, to ma ponad 2 karakty na jednej stronce. Ja pierdzielę, ludzi musiało z tego serio skorzystać. Niezłe dymy. W końcu Polska dostała za tą drugą wojnę światową. W końcu to, co nam się należało, jest nasze. Kupony Glovo. To mi się podoba, widzowie. Odbieramy to, co nasze. Dawaj tego maga. Pel górą. Obiadek sobie zamówiłeś? No zobaczymy, jak to będzie. Fajnie by ich działało, ale to... Chociaż jakby na główne konto jakby działało to git, nie? Chociaż. No i tak jest dużo. Kupon na 125 zł, tak o. Żebyś takiego nie widziałem. Powiedzmy, że każdy zrobił po 10 kont, to blok na Glovo. Jest już 2,5 miliona plecy. A to z jednej strony. Dopiero. Dobra, przedostatnia runda, ale trochę za szybko użyłem ulta chyba. Dobra, ostatnia runda. Fajny ten etap z double HP mobów. To są odszkodowania wojenne od Niemiec? No tak, tak. Jedzenie z Biedronki w Glovo. No tak, co ty myślałeś, że dostaniesz? Masz ziemniaki, cebulę i łeb zamknę. Glovo jest w Hiszpanii. Szykuje się hiszpańska inkwizycja. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. To jak 125 zł na Glovo. O, takie hasło mogliby mieć reklamowe, nie? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Szef!
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę